Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. I tak jak ostatnio mówiłem Wam, zachwalając alternatywę dla nowych kart graficznych jako używane karty graficzne, tak dzisiaj role troszeczkę się odwrócą i powiemy sobie o tym, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą zakupy używanych kart graficznych i jakich podstępów sprzedawcy się dopuszczają, żeby sprzedać używane pokoparkowe karty graficzne jako nowe. A jest to m.in. malowanie pamięci od nowa, żeby nie było widać, że były przegrzane, i generalnie malowanie elementów laminatu. No powiem Wam szczerze, grubo. Naprawdę grubo tutaj my friendy lecą, żeby tylko sprzedać karty graficzne używane w koparkach jako nowe. No i zacznijmy sobie od tego, zostawcie suba, dzięki wielkie, łapkę w górę, też dziękuję. I napiszcie technokracja w komentarzu. Zawsze proszę o to na samym końcu, że ktoś wytrwał do końca, to niech napisze technokracja, to teraz poproszę na początku. Napiszcie technokracja, zobaczymy ile osób ogląda do pierwszej minuty. A tak serio, oczywiście jak nie chcecie, to nie piszcie. A teraz wróćmy sobie do tych kart graficznych. I faktycznie, używane karty graficzne to jest fajna alternatywa dla nowych kart graficznych, zwłaszcza, że wypadają dużo, dużo taniej niż nowe karty graficzne. Nie wiem, 3090, która teraz śmiga po 5,5 tysiąca i która jest w ogóle nieopłacalną kartą graficzną, ba, nawet 3080 Ti czy 3080 nie są opłacalnymi kartami graficznymi w perspektywie tego, jak ich wydajność ma się do karty graficznej, jaką jest 4070 Ti, że nie wspomnę o Radeonach, które też teraz dużo fajniej cenowo wyglądają. I załóżmy, że takie 4070 Ti 4300 zł, w ogóle 4080 ładnie potaniała 6200 zł, ale przydałoby się, żeby była jeszcze taniej. Gdzie za 5,5 tysiąca mamy 3080 Ti? No dobra, 3080 jest sporo tańsza od 4070 Ti, ale to nie zmienia faktu, że nadal widzicie, dlaczego jest jeszcze. Patrzcie tutaj. Karty graficzne, dla których nie ma konkurencji w segmencie cenowym w nowej generacji. Wszystkie z ceną na czerwono powyżej MSRP. Karty graficzne, które już są nieopłacalne w zakupie. 3090 Ti, 3090, 3080 Ti, jako oczywiście nowe karty graficzne. Dlaczego? No bo tak naprawdę takie 3090 Ti za 7600 zł, no hello! Ponad 1000 zł taniej mamy dużo wydajniejszą 4080. 3090 za 6000 zł, w tej samej cenie mamy dużo wydajniejszą 4080, czy 5,5 tysiąca za 3080 Ti, w tej cenie, a nawet tańszej od tysiaka, mamy 4070 Ti, które jest wydajniejsze od 3090 nawet. Więc generalnie te karty są nieopłacalne i patrzcie, ich cena już jest poniżej MSRP. A te karty, które jeszcze nie mają swoich odpowiedników w nowej generacji, co za tym idzie, no nie ma alternatywy, są nadal powyżej ceny MSRP. Alternatywą dla tych kart graficznych są właśnie używane karty graficzne, gdzie za 3,5 tysiąca zamiast 3080 kupimy sobie na przykład 3090. Ale właśnie, trzeba na to bardzo uważać, bo możemy trafić po koparkową kartę graficzną. I można założyć z taką dość dużą dozą pewności, że większość kart graficznych, tych używanych na portalach aukcyjnych, to są właśnie karty pokoparkowe. Dlaczego? Bądźcie teraz, jakby postawcie się w, jakby w dobra, bądźcie po prostu sobą i wyobraźcie sobie, że macie 3090. Kupiliście ją rok temu. Sprzedajecie? Pewnie część z Was tak, bo po prostu część z Was to są ludzie, którzy chcą mieć zawsze najwydajniejszy sprzęt, więc pewnie wymieniliście na 4080 albo 3090, ale jak duży odsetek jest takich osób? Zastanówcie się sami, możecie w ogóle napisać w komentarzu, na przykład, jeżeli chcecie, kto z Was wymienił 3090 na wydajniejszą kartę graficzną, jak jesteście graczem. Ale stawiam, że większość osób mające kartę 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, po prostu przy tej karcie zostanie. Nie będzie kupować nowej, bo spokojnie na 2-3 generacje im ta karta wystarczy. Załóżmy, że w takim założeniu ponad 50% osób jednak podejdzie do kart graficznych. A mamy dużo tych kart graficznych, zwłaszcza z serii 3000 używanych. Skąd? No w większości z koparek. Oczywiście w każdym opisie będziecie mieli, że
karta graficzna była używana przez gamera w komputerze gamingowym i generalnie nie była podkręcana, nie było na niej kopane. Jakby 80% wszystkich ogłoszeń będzie miało właśnie coś takiego, że no co ty. Nikt raczej uczciwie nie napisze, chyba że ktoś sprzedaje, nie wiem, 20 czy 30 kart naraz w tym samym ogłoszeniu i pisze wyprzedaż kart pokoparkowych. Okej, i chwała takim ludziom, jak to piszą. Natomiast wydaje mi się, że znaczna większość po prostu będzie pisała, że nie jest to karta pokoparkowa, tylko że jest to po prostu karta pogamingowa. No i można założyć, no z taką dozą pewności graniczącą niemalże z przekonaniem, że większość tych kart jest jednak kartami pokoparkowymi. I jakie mamy ryzyko? Ryzyko mamy takie, że po pierwsze, to co ja nie jestem oczywiście jakimś super specjalistą od elektroniki, natomiast co jest dla mnie logiczne i co też widziałem na testach większości kart serii 3000, jakie miałem w swoich rękach, tam we wszystkich kartach powyżej 3070 Ti pierońsko grzały się pamięci VRAM. I to tak pierońsko. Nawet w tych najwydajniejszych układach chłodzenia notorycznie było powyżej 100 stopni. Po prostu GDDR6X gigantycznie się przegrzewały. No i wyobraźcie sobie, że takie, i to zwłaszcza przy kopaniu, bo całe kopanie Ethereum polegało właśnie na wykorzystaniu pamięci VRAM. I wyobraźcie sobie, że taka karta nie pracuje 8, 9, 10 czy nawet 15 godzin dziennie, jak miałoby to miejsce przy hardkorowym graczu, ale pracuje przez rok 24 godziny na dobę, pewnie z jakimiś drobnymi przerwami na dostawę prądu, na jakiś serwis, na jakieś przestawienie ustawień, ewentualnie na jakieś lekkie czyszczenie, ale z drobnymi przerwami. Cały czas pamięć na 100 stopniach. Okej, często pomieszczenia koparkowe, gdzie były te kopalnie, były dobrze wentylowane, dobrze chłodzone i tak dalej, ale to na te karty nic nie dawało. Nawet nie wiem, trzymanie w pomieszczeniu, gdzie jest 10 stopni Celsjusza, karty, która kopie i która ma problem z przegrzewającymi się pamięciami VRAM, nic nie zmienia. Te pamięci nadal będą się grzały i zdecydowanie możemy stwierdzić, że takie pamięci są w dość dużym stopniu zdegradowane. I jest to poniekąd loteria. Może Wam ta karta pokoparkowa działać jeszcze przez 5 lat, a może Wam działać miesiąc albo dwa i padnie po prostu. Więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że po pierwsze, podejrzewam, że ponad 50% kart graficznych na portalach aukcyjnych, i to jest tylko i wyłącznie moja opinia, oczywiście nie mam na to żadnego dowodu, ba, znalezienie na to jakiegokolwiek dowodu jest bardzo ciężkie, bo po prostu trzeba byłoby do każdego pisać i przeprowadzić ankietę i jeszcze w tym założeniu mieć to, że każdy uczciwie odpowiada, że nie no stary, ona nie kopała ani troszeczkę, nic, a nic w ogóle nie kopała, bo podejrzewam, że 90% osób, które w opisie ma, że jest to komputer, karta z komputera gamingowego, a karta jest pokoparkowa, po prostu skłamie i powie, że nie, że ona nie kopała. Więc można założyć z pewnością niemalże taką graniczącą z pewnością przekonaniem, że ponad 50% tych kart, które są na portalach aukcyjnych, zwłaszcza te, które są w dość dobrych cenach, są to karty pokoparkowe. No i teraz trzeba mieć pod uwagę to, że kupując taką używaną kartę graficzną, mamy dwa ryzyka. Jedno, że w ogóle możemy zostać oszukani, no bo tych skamerów nie brakuje i możemy dostać wazon zamiast karty graficznej. A dwa, że nawet jeżeli dostaniemy kartę graficzną, to może to być jednostka pokoparkowa, która no nie wiadomo, ile czasu nam podziała. Oczywiście w idealnym świecie, jak ja bym sobie tego życzył, to okej, karty pokoparkowe można sprzedawać, bo dlaczego nie? Wszystko można sprzedać, nawet można zdefekować i to sprzedać. Dlaczego nie? Jak ktoś to kupi, feel free, nie takie rzeczy ludzie kupują. Ale uczciwie, przede wszystkim fajnie by było, jakby było to zaznaczone. I byłaby też adekwatna cena. Ba, nawet cena nie musi być adekwatna, bo ktoś może sprzedawać pokoparkowe 3090, które pracowało przez bite 2 lata i kopało Ethereum za 10 tysięcy złotych. Nikt mu nie zabroni. Oczywiście będzie cała masa szeryfów OLX-a, które będą do niego pisać, pogięło cię taka cena, panie. Okej, w porządku, ale jest wolność rynkowa. Natomiast uczciwość nakazywałaby, żeby w opisie było karta kopała przez 2 lata.
Najfajniej by było jakby raz, że opisy takie były, a dwa, że cena byłaby adekwatna. Czyli nie wiem, cena MSRP, nie wiem, 60% ceny MSRP. Bo nie czarujmy się, karty graficzne są cały czas drogie. Więc to nie jest tak, że powinniśmy teraz oczekiwać, że Poco Parkowa 3070 będzie za 1000 zł. No nie, no bo rynek wygląda tak, że nawet Poco Parkowa 3070 będzie za 2000 zł, za 1800 zł, ale to już by było fajnie, jakbyśmy mieli uczciwą informację plus adekwatną cenę. A nie tak jak my friendy robią z pewnego chińskiego portalu, że malują pamięci, ponieważ pamięci pod wpływem tej ogromnej temperatury przez tak długi czas żółkną. Raz, że żółkną, a dwa, że też czasami jak są przelutowywane, to topnik do cyny jest taki żółty, pozostawia żółte zabarwienie, ale chyba nawet nie o to chodzi, że on pozostawia żółte zabarwienie, co po prostu nagrzewanie tych kości, żeby je odlutować, też właśnie je nagrzewa i pozostawia taki żółty nalot. Ba, mało tego, koło rdzenia tworzy się taki brudny, brązowy nalot, jakby tutaj ta żywica epoksydowa, która zabezpiecza nam rdzeń, jest przeźroczysta, a tutaj jest taka brązowa. Natomiast tych rzeczy nie sprawdzicie. Czekajcie, jeszcze do tego. A karty jeszcze tutaj mamy pomalowane. Widzicie, to są normalnie takie ładne, czarne pamięci, jakby w ogóle nie były używane, a tutaj widać po zeskrobaniu farby, że te pamięci były takie żółte. O, tutaj mamy żółte, tu mamy pomalowane. Jakoś super dokładnie tego nie widać. Możecie wierzyć mi na słowo, możecie też zobaczyć filmik źródłowy, natomiast on jest po hiszpańsku albo po portugalsku. Nie rozróżniam tych języków. Natomiast jakiś taki z tamtych rejonów. Tak czy inaczej, wy tego nie będziecie w stanie sprawdzić, bo jak? Nie będziecie rozbierać karty, a potem jej skrobać nożykiem i albo dojdziecie do wniosku, że została pomalowana, albo nie została. No, raczej stawiam, że to jest domena głównie tych chińskich portali, które chcą sprzedać kartę jako nową. Tam nie ma nawet tak, że oni udają, że ona była w komputerze gamingowym. Ona jest po prostu brand new, panie, tyle co z taśmy, zjechałam, spadła z tira i ja teraz sprzedaję te 100 kart graficznych, no bo były w kartonie, znalazłem przy autostradzie, no to sprzedaję, no co mam robić, no przecież jedną sobie wziąłem do kompa, resztę sprzedaję. A to tak naprawdę karty pokoparkowe. No i jak ten eksperyment jest fajny i pokazuje, w jaki sposób oszukują, to nam, ludziom kupującym z portali aukcyjnych, absolutnie nic nie daje. Bo nawet jeżeli odkryjemy już na zakupionej karcie graficznej, że była pokoparkowa, to biorąc pod uwagę prawo handlowe i zakup od osoby prywatnej, no nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę, to dajcie znać w komentarzach. Tak czy inaczej, tym filmem uczulam Was, że tak jak ostatnio zrobiłem dwa czy trzy filmy, w których wspominałem, jakie to używane karty graficzne nie są fajną alternatywą, że jeszcze ze dwa takie filmy i zaraz by się zaczęły w komentarzach teorie spiskowe, że pewnie przemysł górniczy mu płaci, żeby się pozbyć tych kart graficznych. Tak po tym filmie pewnie będzie, o, pewnie Nvidia mu płaci, żeby się pozbyć nowych serii 3000. Nie, nikt mi nie płaci, o, chociaż fajnie by było, jakby płacił. Ale wtedy uczciwie bym Wam powiedział, że jest to odcinek sponsorowany, nie, i wtedy moglibyście się domyślić, o kogo chodzi. Natomiast nie, nikt mi nie płaci i chcę pokazać dwie strony medalu. Tak jak jedną stroną medalu jest to, że w stosunku do tej górnej sekcji serii 3000, ba, nawet dla 4070 Ti istnieją bardzo fajne alternatywy wydajnościowe w niższej cenie w postaci kart używanych i to jest spoko. Natomiast tą drugą stroną tego fajnego medalu jest niestety to, że w większości te karty mogą okazać się kartami pokoparkowymi i jak będziemy mieli szczęście, to karta przedziała nam cały okres, który chcemy na niej śmigać i być może nawet następnej osobie, której to sprzedamy, a jeżeli będziemy mieli pecha, to Forest będzie miał robotę. No i koniec, kropka. Tak to niestety wygląda. A, to jest Brazylia, więc portugalski. Aha, dobra, więc to są brazylijscy youtuberzy, więc po portugalsku mówili, nie po hiszpańsku. Tak czy inaczej, no, dobrze o tym powiedzieć, że uważajcie, kupując używane karty graficzne. De facto nie jesteście w stanie tego sprawdzić. Możecie
spróbować pobajerować sprzedawcę, żeby wam jednak powiedział, na przykład na zasadzie mówiąc, że no generalnie to kupicie tą kartę, tylko chcielibyście wiedzieć, czy ona aby na pewno nie kopała. Generalnie wam to nie przeszkadza, jak kopała, wiecie, podejść go tak sprytnie, tak na zasadzie, wiesz, jak ona kopała przez ostatnie 2 lata, mi to w ogóle nie przeszkadza. Jakby jestem fanem pokoparkowych kart graficznych, one są takie fajne, już dobrze wygrzane. Generalnie żaden tam tranzystor, czy cewka, czy jakiś inny rezystor nie piszczy, bo to się już wszystko tak super na koparce wygrzało jest. Ja szukam takiej karty, ja szukam karty pokoparkowej, takiej dobrze wygrzanej, takiej coś chcę kupić. No i wtedy może ktoś się sprzeda i powie, no bo wiesz, tak napisałem, że z komputera gamingowego, ale tak naprawdę jest pokoparkowa. No to jest taki optymistyczny scenariusz, natomiast to jest jedyny sposób, w jaki jesteście w stanie sprawdzić. Drugim sposobem, tak jak mówię, zakupić i wtedy możecie sprawdzać, rozkręcając całą kartę graficzną, jak to tam pod spodem wygląda. No ale to też nie jest powiedziane, że to na 100% będzie karta górnicza. Jeżeli znajdziecie coś takiego jak tutaj, czyli pomalowane kości pamięci, no to będzie widać, że tutaj jakiś wałek był kręcony. No ale tak jak mówię, jest to ciekawostka, tylko że w realnym życiu dla większości osób niesprawdzalna, bo myślicie, że oni nagrali ten filmik, sprawdzili to i odesłali kartę i powiedzieli, oddajcie nam moje pieniądze. No nie. Pieniądze na wschód płyną w jednym kierunku. Także to by było na tyle. Napiszcie proszę o waszych spostrzeżeniach i co wy na ten temat myślicie, bo jestem ciekawy waszego zdania, z chęcią poczytam wasze komentarze, podpowiadam, jeżeli będę miał jakieś, chciał podyskutować czy coś takiego, jak się z kimś po prostu będę zgadzał, to zostawię serduszko, łapkę w górę albo coś takiego. Także dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro oczywiście w kolejnym filmie i cóż, i to by było na tyle. Wielkie dzięki, miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia. Cześć.